Pewnie kojarzycie w praktycznie wszystkich mediach społecznościowych charakterystyczny znaczek przy nazwie konta bardzo popularnych osób lub znanych marek. Od zawsze informował nas o tym, że profil ten został zweryfikowany i faktycznie należy do danej gwiazdy lub firmy, a nie np. do kogoś, kto się pod tę osobę lub markę podszywa. Zdobycie takiego wyróżnienia dodawało znanym profilom swoistego prestiżu. I pewnego dnia 39-letni Mark Zuckerberg, założyciel i dyrektor generalny spółki Meta, do której należą między innymi obie aplikacje, którymi się dziś zajmę, czyli Instagram i Facebook, uznał, że taka weryfikacja kont stwarza świetną okazję do tego, by od milionów zwykłych użytkowników móc wyciągnąć kolejne wrażliwe dane osobowe, a do tego co miesiąc niemałe pieniądze. Od teraz jako użytkownicy Facebooka lub Instagrama możemy się poczuć jak Cristiano Ronaldo, Kim Kardashian, Justin Bieber czy Jennifer Lopez, a nasz biznes, powiedzmy osiedlowy kiosk z gazetami, może dołączyć do grona takich gigantów jak Nike, Chanel lub całe NBA. Wystarczy tylko wysłać Facebookowi lub Instagramowi zdjęcie swojego dowodu osobistego lub paszportu oraz każdego miesiąca płacić im 80 zł, jeśli korzystamy ze smartfona lub 65 zł, gdy korzystamy z kompa. I już możemy się cieszyć ślicznym ptaszkiem obok nazwy naszego konta. A propos ptaszków, Twitter niedawno wprowadził podobny płatny system weryfikacji. Co otrzymamy w zamian poza tym aktualnie już bezwartościowym znaczkiem? Normalnie same skarby! Dodatkowe zabezpieczenie konta polegające na jego profilaktycznym monitorowaniu. Ogarnia mnie pusty śmiech, gdy o dodatkowym monitorowaniu pisze firma, która szpieguje nas na każdym kroku i przetwarza prywatne dane o praktycznie każdym aspekcie naszego życia. Bezpośrednią pomoc techniczną, z czego wynika, że bez płacenia pomoc jest pośrednia lub nie ma jej wcale. Oraz coś, co totalnie mnie rozwaliło. Więcej naklejek do wykorzystania w relacjach i rolkach. Oh my God! No! Mocno wierzę w Waszą inteligencję i w to, że nie dacie się omamić jakimś znaczkiem przy nazwie kanału lub wirtualnymi naklejkami. Czekam na Wasze zdanie w tym temacie.